Widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Yeti. Słuchajcie, dostałem informację, że bym poszedł do chłopaków na dół, bo mają do mnie jakąś bardzo poważną sprawę. Jak widzicie, są tam ichniki, więc idę zobaczyć, co ciekawego ode mnie chcą, bo powiedzieli, że to jakieś bardzo pilne. O, udało mi się w końcu ten wbić do wody. Ej! Dave! Falion! Dave'a nie ma w pokoju. Chłopaki! Halo! Co wy robicie? Kurde! Ale się wystraszyłem! Ej, to było takie dziwne! Słuchaj, mogłeś nam od razu powiedzieć, że spiskujesz przeciwko nam, to by nie było teraz tej rozmowy. Jakiej rozmowy? I o co wam chodzi? Byśmy cię wyrzucili z Palionowa i by nie było problemu. No ale, to naprawdę, no. Ale co wyrzucili? Mamy twarde dowody na to, że to ty, nie dość, że dodajesz tą nową osobę, sabotowałeś to zadanie. Przecież po ostatniej akcji z prawnikiem już nie dodałem żadnej osoby. Prawnik Yeti, a poza tym ten prawnik Yeti był mega spoko. Ale mamy twardy dowód, a tym twardym dowodem nie jest, że Paweł mi tak powiedział. Świetny dowód, jakie masz dowody? Wiele, na przykład ten stek. Co jest w tym steku? Też. A to dobra, też właśnie. Stek może być dowodem, bo lubię steki, mógł mi wypaść po drodze. Ale tak. To nie jest jeszcze ostateczny dowód. Przypadkiem znajdują się na nim odciski palców nowej osoby i ciebie, nie? Przypadkiem. Po prostu... Ja nie mam odcisków palców, zacznijmy od tego. I co jest, i co teraz, jaki jest twój argument, Żabson? No, że po prostu mówi się po prostu odciski palców, a mogą to być odciski na przykład, nie wiem, rękę, czy łokcia, czy czegokolwiek. Są zęby. Dwie odciski na tym. I twój no dobra, ząb zęby ukruszony. Mogą być. Tak, zęby mogą no. być, to prawda, bo mi się trochę kruszą. Ale no. to nie moja wina, nie daliście mi żadnej paszty, lamusy. No i... Dobra, ale na początku w ogóle gadaliśmy, że to Bzyku to zrobił, to dlaczego dobra, nagle ja? Ale, bo możemy cię po prostu podejrzewać, no taka prawda, no. Nie możecie tego robić. Możemy. Zawsze ja. Możemy. Możemy sobie robić wszystko i cię podejrzewamy. A co jak wam powiem, że to nie byłem ja? No. Ale w ogóle dobra, ciekawe, w ogóle po ostatnich akcjach, czemu wy myślicie, że ja bym to zrobił po ostatnich akcjach, dopiero co byłem normalny, a teraz myślicie, że ten, że nagle mogę was sabotować znowu, dopiero co się pogodziliśmy. Ciężko ci wierzyć. Z tego względu, że nie wiem. No, no jest świetnie, super wzgląd. No właśnie. No ale co, no ale argument no z tym mięsem jest dobijający sprawę. Dobra, ja wam daję mieszkanie, żebyście mogli sobie mieszkać przy ewakuacji Palionowa, a wy myślicie jeszcze, że ja mogę was sabotować. Macie najlepsze pokoje, jakie tutaj są. Okay. Wasza co dwójka. Ty na nas możesz? Czy ty nas możesz? Dobra, szczerze Paweł, to słabo z twojej strony, no. Właśnie, o, dobrze, Żabson. No bo to ty myślisz, że to ja zrobiłem. No i co, no a to Dave też tak myślą. No bo powiedział no, już, że już tak nie myśli. Myślisz tak? Czy nie myślisz? No, myślisz tak, nie, czy no. nie? A, nie no, tak dalej, no myślę tak, no. No właśnie, no. Ale uważam, że to słabe zachowanie. Ale, więc... no tak, bo to jest mega słabe zachowanie i nie, no brakuje jeszcze słuchaj, tego, żebyś mnie podał na policję. No właśnie w tym kierunku zmierzam. Ty? Tak, idę na policję. No to ja idę z tobą. No to chodź. No to pogadamy. No i chodźmy na policję. A kto jest policjantem? Ej! No i zaczyna się! Ej, no kurde! Policjantem jest taki Patryk. Aha. A jaki chodź. Patryk? A, chyba nie znasz, ale poznasz. No dobra, no to nie, skoro bo to mi zaraz jest zalany! Aha, no. No dobra. Ja nie mogę, wszystko jest zalane. No i nie wyjaśnimy sprawy, no! No właśnie! Czyli nie ma policji, nie ma dowodów. I tak to jest. Ale od kiedy ty taki chętny, żeby na policję iść, co? Nie, ja właśnie nie jestem chętny, tylko mi się, tylko brakuje tego, żebyście jeszcze mnie na policję podali. Tak mnie osądzacie o wszystko. Ale jak ja zaproponowałem policję, to teraz taki, no dobra, chodźmy, no tak widzisz, nie było żadnego sprzeciwu. Ty coś kombinujesz, kurde, to też, kurde, masz założone. Tak, jeszcze powiedz, że jestem policjantem i zbieram na was dowody, żeby was no, wydaje mi się, że jesteś takim trochę tajniakiem. Że nie chodzisz nie, w mundurze, nie ale jednak pełnisz rolę funkcjonariusza. Nie tajniak, jestem żadnym tajniak, funkcjonariuszem. A tajniak, co jeśli ten palionki. Strój to strój Yetiego i tak naprawdę jestem zwykłą osobą pod nim? No tak nie jest, no bo to by było nielogiczne przecież. No tak, bo kocham zimno. Człowieka. Ale, ej, to mam normalny męski głos. Tak, męski. Masz głos jak debil, ale do tego nie co? Będziemy teraz nawiązywać. Co? Po pierwsze,
Oczy ci się wręcz zaświeciły, jak usłyszałeś słowo policja. Ja chcę się dowiedzieć dlaczego. Nie, to przecież ja powiedziałem pierwszy. Brakuje tego, żebyście jeszcze podali mnie na policję. No właśnie. Sam to zaproponowałeś, no. Nie zaproponowałem, tylko brakuje, żebyś... Nie, no nie mogę. Zaproponowałeś pójście na policję. Zaproponowałeś to, Jetlag. Ale co wy jeszcze, co wy w ogóle mówicie? Stary, zaproponowałeś pójście na policję. Nigdy nie, bym nie dogadamy się, to jest tajny agent palionki jeszcze, ja nie wiem. Właśnie. No nie mogę. No co jeszcze macie ciekawego do powiedzenia? Ja dla was taki miły, ogarnąłem wam akcję z palionką. Dzięki mnie nie ma wojny, lamusy. No, tobie też palionka jest diabelska, ja przez to wszystko tak się stało. Tak, no to prawda, w sumie to jest dobra. Ale kurde, nie byłem sobą. Ale patrz. Co? Nie wiedział co powiedzieć i powiedział, ale kurde, i zakończył, nie wiedział co. No właśnie. No bo wszystko... po prostu macie rację z tym. No i koniec tematu. No dlatego, ale stary, nie macie racji z tym, że ja zdradziłem Palionowo, nie sabotuję Palionowa, nie zrobiłbym już tego, chyba że, no nieważne. Kurde. Co sądzisz o straży pożarnej? Ja? O? No, wiem co sądzą niektóre osoby, a nie inne, na przykład, no taki jeden, ale... Sądzę, że w porządku organizacja. Straż pożarna. No dobra. Nie, bo chciałem się tak spytać, czy też jej tak nie szanujesz jak policji, nie? Ej, to ty nie szanujesz policji. Nie, no ja policję na Palionowie nie szanuję. Na A, ogólnie... na świecie szanujesz. No ja też szanuję. No, jesteśmy spoko ziomki, nie? No jesteśmy. Ale i tak nas zdradziłeś, no i... No i co teraz? I co? A nawet jeśli, to co zamierzasz z tym zrobić? A nawet jeśli? No bo już mnie wkurzasz tym swoim gadaniem. Dobra. No to ja już w tym momencie pakuję swoje rzeczy, no sorry. Jak to pakujesz swoje rzeczy? Nie pozwolę ci na to, zamykam drzwi. Ale ej, głupi zombiak. Słuchaj, po pierwsze, no rozsprzęgliłeś się teraz niesamowicie. Ja nie wiem jak kurde ci jeszcze łopatka z rowerem. Zbieramy rzeczy, Dawid, i uciekamy stąd. Tak. Ale jak uciekasz? To po prostu szkurde jego, no nie wytrzymam, no. Ale... Jak to uciekacie? Ale ty jesteś backmistrz. nie możecie mnie zostawić. Możemy, no bo słuchaj, no bo skonfidenciłeś się, znaczy no. Sparówkowałeś się. Nieładnie zrobiłeś. Postąpiłeś niesłusznie. No tak po prostu. Spiskowałeś za naszymi plecami. Żałosne. Spiskowałeś. Dobra. Lamusy, nie pozwalam wam się wyprowadzać. No ale no dobra, to chodź, panią cię zaprowadzi w takie pewne miejsce. Idziesz z nami. Macie dla mnie jakąś chatę? Czy jednak jeśli jesteś nie, jeśli za mną nie pójdziesz, to oznacza, że kłamiesz. No dobra, ale przecież to jest logiczne, że... No dobra, ale jak ja mam z tobą iść, jak ty mnie strzelasz codziennie, co minutę, co sekundę i... No nie mogę. A jakie patrzcie, to... wyleciałem fajerwerką. No ty jesteś mocny. Chodź, wow. Chodź za mną. No idę. Czekaj. O kurde. Co się stało? Co ty zrobiłeś? Co jest? No nie no, żartownisz. O kurde, to jest dalej ta fosa. Jak to otworzyć? Ej, chłopaki, tutaj dalej jest ta fosa. No ta fosa jest, była tam lawa, ale już jej nie ma, więc o tyle dobrego, tak szczerze. Dobra, jazda. Zapalionem! Dobra, ale gdzie wy mnie prowadzicie? On mnie pewnie jeszcze strzelił. Dam. No to mi zależy. No nie rób mi tego. Stary, twoje strzały... Trafiłem go w locie. Trafiłeś Dave'a? No mnie też, że ja leciałem, to on leciał i go trafił. Ja nie mogę, Żabson. Ty to jesteś łebski. Gdzie ja to nic jest? Nie widzę. Gdzie mam iść? Do mnie, za mną. Ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. A tu obok jest. W domu. Nie! Dajcie wodę, szybko. Tu masz wodę, za tobą jest woda, jesteś geniuszem. Ja... Ole jajca! Dobra, dlaczego jesteśmy tutaj? Ej, chłopaki, bo ja nie wiem, gdzie wy jesteście. Obok domku. A mnie to trochę niepokoi, czemu tu jesteśmy? Musisz przebiec tam do końca i wrócić. No ale powiedziałeś, że zaprowadzasz mnie w fajne miejsce, a ja pamiętam to miejsce, co tu zrobiliś. No dobra, kliknij tu w łóżko, chodź. No dobra. Co to jest za miejsce? I zostajesz na całe życie. Że co? Żebyś nam nie przeszkadzał. Słuchaj, dopóki się nie przyznasz, że ty za tym wszystkim stoisz, to cię nie wypuszczamy, stary. A dobra, ale jeśli... Ale dobra, to nie ma sensu, bo jeśli bym się przyznał, to i tak pewnie byście mnie nie wypuścili. Nie, no to wtedy cię wypuścimy, jesteśmy rzemieszkami. Tak? No. Ale... No ale ja i tak tego nie zrobiłem.
Nie, palę się, ginę, jak, umieram. Przecież ty jesteś nieśmiertelny, ja to dobrze wiem, łebski. No to jak tego nie zrobiłeś, no to co tam posiedzisz, no. No ale, no proszę was, weźcie. Dobra, chodź tu. Idziesz tu końca i wracasz. No ale ja mam tak... Dawaj. Ale... O, Jezu! Wiecie ile tu jest ten? Ile tu tam jest? Do końca? No. No to świetne. Świetny prank, świetny. Nienawidzę was. Spaliłem swoje wszystkie przedmioty. No. Dobra, Yeti, słuchaj, zrobiłeś to czy nie? Jak to zrobiłeś, to cię wypuścimy. No mówię, że tego nie zrobiłem. Otwórz drzwi. No nie, no! Dobra, otwórz... nie! Wróćmy do przepytania. Zrobiłeś to, czy nie? No mówię, że tego nie zrobiłem i nie miałbym podstaw, żeby to robić. Ale wiesz, że jakbyś to zrobił, to byś wyszedł i byś był ziomeczkiem, nie? Ej, no weź mu coś powiedz! Nie, ziomeczkiem to byście byli jakbyście mi uwierzyli i mnie wypuścili. Nie wytrzymam. Ej, dobra, ale zrobiłeś to, czy nie? No mówię przecież kolejny raz, że tego nie zrobiłem! Kurde, żabson! Nie, no, ale jeżeli powiesz, że to zrobiłeś, to cię wypuścimy i będziesz ziomeczkiem. Ale ja tego nie zrobiłem! No dobra, ale jeżeli to zrobiłeś, to cię wypuścimy i będziesz ziomeczkiem. No nie, no nie, no przecież ja tu w tym pokoju jest cały w lawie. Powiedz, że to zrobiłeś i będziesz wolny. Patrz, jak on jest zamknięty. No właśnie, patrz, jak ja jestem zamknięty. No powiedz, że to zrobiłeś i będziesz wolny. No ale ja tego nie zrobiłem, no jak ty mnie strzelasz? No dobra, ale no to powiedz, że to zrobiłeś i będziesz wolny. Nie, no nie wytrzymam. Weźcie mnie, wypuśćcie. Stary, powiedz, że to zrobiłeś i będziesz wolny. Zrobiłem to. Widzisz, tu cię mam! No i zostajesz do końca jednak. No widzisz, no, jest to żart! Tu cię mam! Tak, miliony serca widzów płakały. No to był żart, nie zrobiłem tego, no nie zrobiłbym już tego przecież, no nie wytrzymam, przecież dobra. Ja cały czas ginę, weźcie mnie wypuśćcie stąd. Alion, to nie jest on, no nie ma co on, to nie no jest właśnie. No mówię wam naprawdę. No to wyjdź. Tak, no zapierdzielam. No dawaj. Okay. Masz szansę wyjść. Dawaj. No nie mogę, no! No wyjdź normalnie. No ale jak, jak ja się zginę? Dawaj. Nie, Jay, nie rób mu. Dawaj. Dobra, ale powiedzcie, wierzycie mi, no przecież nie zrobiłbym tego, wiecie, że jestem już mniejszą osobą. Tak, kurde, jaja sobie robiliśmy, tak. Dawaj, dobra. Żeby wyjść, musisz przeskoczyć przez drzwi. Jakie drzwi? Te? No. Aha, no dobra, no dobra. Co się stało? Dobry jest. Ale co, że... Dobra, nieważne, wy jesteście jacyś... Ja nie wiem, o co wam chodzi, tak szczerze. Jesteście jacyś dziwni. Dawid, dobry jest. Dobra, widzowie. No, to by było na tyle. Trzymajcie się do odcinka. Cześć, to nie byłem ja.